Witajcie, witajcie na kanale Wiedźma ze Wschodu. Przychodzę dzisiaj do Was z czytaniem dla osób, kto na początku relacji. Być może pojawiła się jakaś nowa osoba w Waszej przestrzeni lub po prostu jest świeża relacja i jeszcze nie wiecie, kim jest ta osoba, czego oczekuje, jakiej relacji w ogóle chce, czego będzie chciała w przyszłości. Weźmiemy też karty rady, na co zwrócić uwagę, być może czegoś unikać. Kochani, bardzo dziękuję za każdą aktywność na tym kanale. To daje mi ogromną motywację i ogromną chęć do działania. I oczywiście pomaga w rozwoju kanału, więc wysyłam dużo, dużo pozytywnej energii i dziękuję z całego serca. A dzisiaj będzie dwie talie do wyboru. Numer jeden to jest klasyczny tarot Rider-Waite i dwójeczka tarot koło roku. Wybieracie opcję. Zaczynamy od jedynki. Dla jedyneczki, dla tych, kto wybrał jedynkę, kim jest osoba, o której myśli jedynka? Kim jest osoba, o której myśli jedynka? Kim jest osoba, o której myśli jedynka? Osoba uczuciowa, osoba wrażliwa, osoba, która chciałaby coś dawać od siebie. Też być może osoba, która lubi dzieci, która zajmuje się dziećmi. Też osoba, dla której bardzo ważne aspekty materialne. Karty pokazują też tą osobę jako osobę, która potrafi walczyć, która może się posunąć do jakiejś walki. Jeżeli coś nie idzie po, ja będę mówiła jego, po jego myśli, osoba może walczyć, może troszeczkę naciskać nawet. Tutaj takie skłonności do wojownicze troszeczkę, tak? Widzicie, jakby tutaj walczy z wiatrem, tak? Przeciwko wiatru idzie, czyli jeżeli coś idzie nie tak, to osoba potrafi jakby walczyć o swoje, tak? Osoba ma przywódcze cechy tutaj. Osoba chciałaby kierować. I kim jest osoba? Osoba, która potrafi ciężko pracować. Osoba, dla której dobrobyt materialny jest bardzo ważnym. I może iść po prostu dużo energii, dużo siły na to, żeby te aspekty życia zapełnić, wypełnić jakby dom i takie rzeczy. Tutaj też karty pokazują tą osobę jako królową pucharzy. Znaczy, co to może oznaczać? Że w przestrzeni tej osoby może być taka kobieta, która jest po prostu, no ma wpływ powiedzmy na tą osobę, tak? Która, jakby informacja o tej osobie przybywa jeszcze w jego przestrzeni. Też ta karta może pokazywać, że jeśli na przykład mężczyźni oglądają, tak, to jest dość wrażliwa kobieta. Kobieta, która potrafi kochać, która jest bardzo emocjonalna. Tak, weźmiemy jeszcze jedną kartę. Trójka drzewa, kim jest ta osoba? To osoba, która potrafi rozwiązać problem, która potrafi podjąć decyzję,
Czyli osoba taka, wiecie, która może działać, nie siedzieć tylko, tak? Może mieć takie krótkie, powiedzmy, zawieszenie, ale osoba działa. Jeśli coś się nie podoba tej osobie, to on lub ona idzie ku temu, żeby osiągnąć to, czego chce. Umie podejmować decyzje, umie wyznaczyć priorytety. No i tutaj też karty pokazują dość silną seksualną energię. Tak. Dużo takiego ognia. Zobaczymy, jakiej relacji ta osoba chce. Jakiej relacji ta osoba chce teraz. Jakie relacje ta osoba chce teraz? Chce stabilnej relacji, żeby wszystko było poukładane, żeby wszystko było jakoś tak zaplanowane być może. Też karta może pokazywać, że troszeczkę ta osoba się zamyka. Nie może teraz się otworzyć, dlatego że no i może troszeczkę się boi, tak? Taka zamkniętość. Tak? Jakie relacje chce? No tak, właśnie karty potwierdzają. Chcę, żeby wszystko było tak, wiecie, sprawdzone, o tak, żeby pod żadnym pozorem tutaj nie ucierpieć, ponieważ tutaj mogły być już jakieś straty, mogły być zranienia. Znaczy, wy dla niego jesteście cesarzową, czyli kobietą, matka, kobieta, żona w przyszłości, stała partnerka. On jest gotowy walczyć o was. Gotowy jest coś robić. Tutaj karty pokazują, że jedynie co w negatywie to może być, jeżeli gdzieś ta osoba się przestraszy, zobaczy, że gdzieś po tą swoją strefę komfortu wychodzi, on może też posunąć się do jakiegoś odcięcia. No osoba, tutaj dużo energii takiej, taka siła, która potrafi walczyć, która potrafi też wkładać się w tą jedynie, co tutaj jest taka, może on chcieć, tak, żeby było bardziej po jego myśli, takie jakby, a jeżeli nie, to on może gdzieś nawet, no nie to, że agresja, u niektórych może być nawet agresja, u niektórych no jakby człowiek naciskał, próbował jakoś tak udowodnić swoje racje, żeby było tak, jak on chce. Jakie relacje chce? Gdzie będzie taka spójność, proporcje, gdzie wszystkiego będzie i uczucie, i aspekty materialne będą zrównoważone, seksualna energia i myślenie, czyli i na poziomie intelektualnym, gdzie będzie o czym porozmawiać, tak? Takiej harmonii chce. No i jakby karty pokazują, że on chce stabilnej, bez takich jakichś zbędnych może takich, wiecie, uczuć, ale stabilnej relacji, gdzie ona jest spokojna, gdzie wszystko jest konkretnie i zrównoważone. Jakie relacje ta osoba będzie chciała w przyszłości? Jakie relacje ta osoba będzie chciała w przyszłości? To może być, kochani, i wspólna rodzina, tak? To może być nawet małżeństwo, nawet może być posiadanie wspólnych dzieci lub wychowywanie wspólnych dzieci, na przykład jeżeli wy macie swoje, on ma swoje, lub wnuki wspólne. Takie karta generalnie mówi o poważnej relacji, o szczęśliwej relacji. I weźmiemy teraz kartę rady, czego nie robić. Czego nie robić, czego unikać tutaj. Znaczy, czego unikać? Karta diabła mówi unikać manipulacji, nie pozwalać manipulować sobą,
i nie manipulować. Też karta mówi o tym, żeby nie wracać do jakichś starych schematów myśleniowych. Szczególnie jeżeli kiedyś u Was była relacja z jakimś takim emocjonalnym uzależnieniem. Karta też mówi, że tutaj nie wolno kogoś nie pozwolić siebie zniewolić, ale też nie niewolić jakby tej innej osoby. Też może karta mówić o tym, żeby nie oczekiwać za dużo, nie wchodzić w jakieś iluzje, ponieważ kiedy człowiek za dużo oczekuje, tak, a później idzie jednak nie tak, jak niezgodnie z naszymi oczekiwaniami, to jakby trafimy w taką pułapkę. Nam się wydaje, że coś jest nie tak i tak dalej. Karta też mówi o zbędnościach, nie robić czegoś za dużo. Może za dużo nie analizować, nie bać się za dużo, nie ograniczać też siebie. Być po prostu otwartym na relacje, ale też nie stawiać takie, że to i tylko to, inaczej być nie może. Nie wchodzić w jakieś ograniczenia. Co pomoże dla tej relacji? Jakie rady? Co pomoże dla tej relacji? Tutaj jakaś praca. Być może karta mówi o tym, że trzeba będzie pracować nad tą relacją. Jeszcze zobaczymy, co pomoże. Znaczy tak, ja dam kilka opcji. Karta Wam może mówić, nie zamykać się tylko na jednym mężczyźnie przed Wami i po prostu otwarte drogi. Nie koncentrujcie się tylko, że to ten. Po prostu na poziomie komunikacji zawsze można mieć kilka znajomych. To jest normalnie. To nawet energetycznie wtedy kobieta się staje, ja teraz mówię dla kobiet, bardziej powiedzmy pociągająca. Nie koncentrujcie się, nie ograniczajcie siebie. Też ta karta mówi, że tutaj w tej relacji być może trzeba będzie troszeczkę popracować. Mogą być tutaj jakieś iluzje, tak? I tutaj potrzebne będzie takie praktyczne rozwiązanie. Może być takie wow, najpierw taki człowiek nabuduje jakichś takich zamków na lodzie, a żeby to się spełniło, to tutaj trzeba będzie po prostu wysiłek włożyć i taki, gdzie trzeba logiczne podejście. Może jakieś materialne też sprawy załatwić dla kogoś. No, czasem tak jest, tam może być różne przeprowadzki lub z pracą, na przykład jeżeli Was jakoś odległość dzieli. Tutaj jakby, jeżeli w tą relację iść, tutaj jakieś takie praktyczne podejście jest potrzebne i praca. To był taki przekaz dla jedyneczki. Bardzo dziękuję, kto był ze mną. Z Wami się żegnam i przechodzę do drugiej części. Witajcie dwójeczki. Zobaczymy, kim jest osoba, o której myślą dwójeczki. Kim jest osoba, Karty pokazują tą osobę jako osobę dość wrażliwą, osobę, która miała pewne przeżycia w przeszłości, ale chce iść w nową drogę, chce nowego, wierzy, że w przyszłości będzie lepiej, stawia na nowe.
Mogą tutaj być jakieś stare jeszcze negatywne schematy myśleniowe, co by się wiązało z relacją damsko-męską. Ale jednak ja widzę, że sytuacja, jakby tam nie było, to być może powraca, jest opanowana i osoba stawia na coś nowego, chce iść dalej, iść do przodu. Też karty pokazują, że osoba może być dość hojna, osoba, która chciałaby dawać od siebie tutaj. No może być u niektórych odwrotnie, także osoba by potrzebowała też odwrotnie jakiejś pomocy. Bardziej mi idzie jednak, że osoba naprawdę chce dużo robić dla Was. Być może nawet jakąś mieć wspólną nieruchomość. No u niektórych, tak? Też po prostu ta karta może mówić, on chce robić dla Was jakieś przyjemności. Chce widzieć uśmiech, tak? Żebyście cieszyli się jak mała dziewczynka, tak? Takie po prostu wow, tak? On chce jakby po prostu pomagać i robić jakieś takie różne przyjemności. On potrzebuje widzieć po prostu akceptację i uśmiech. Też osoba stawia na jakieś aspekty materialne. Dużo. Tutaj może tak być. I to by się wiązało z jakimiś wyjazdami. Tak, osoba może gdzieś się przemieszczać. To wiąże się po prostu z jakąś taką pracą. Lub osoba ta gdzieś z innego miasta. Tak, bo tutaj idą jakieś takie wyjazdy. Jakie relacje on chce? No, ja tutaj mam takie odczucie, że on chce tutaj coś, jakiś osiągnąć sukces finansowy, może jeszcze w pracy jakby coś, jakieś plony uzbierać. Jeszcze może gdzieś pojeździć, może po prostu dokończyć jakiś ważny projekt, jakby tutaj potrzebował uzbierać coś, jakieś plony, rezultaty swojej pracy, zanim przychodzić do jakichś takich poważniejszych relacji. Jakie relacje chcę? On chce, żeby było pięknie, żeby było po prostu takie cały czas święto. Żeby to była taka jakby on tutaj potrzebował takiego dużo podziwu, takiej akceptacji, aprobaty. On nie chce jakiegoś ataku, on nie chce, żeby było ciężko. Tutaj mam takie odczucie, że osoba była atakowana. Zobaczcie, widzicie tutaj całe, jeśli na tą kartę popatrzeć, całe pole, tak jakby człowiek zrobił wysiłek. Tutaj zasiał to pielęgnował, a tutaj widzicie takie jakby skrzydłate pijawki atakują, tak? I on jakby walczy o to. Tutaj mogły być straty lub osoba po prostu była atakowana. Tutaj mogły być lub toksyczne relacje. To może być tak, poprzednie związki. Nawet ta osoba, kochani, może jeszcze tkwić w jakimś związku toksycznym. No ale nie musi. To też mogą być rodziny. W rodzinie gdzieś był niedoceniany i on chce tutaj po prostu dużo rzeczy robić, ale potrzebuje takiego potwierdzenia, takiego podziwu. Czego on oczekuje od Ciebie? Zapytamy, czego on oczekuje od Ciebie? No, on chce wierności, tak? Może być też ta karta oznaczać, że on oczekuje. No tak, jakiegoś sygnału, tak? Też może ta karta oznaczać, że szczerości, czyli on nie chce tutaj jakichś kłamstw. Też karta może wskazywać na to, oczekuje, żeby może nie, widzicie jak ta kobieta zamknęła oczy, on patrzy na tą inną, przecież nic złego nie robi, tylko patrzy na tą piękną pani. Przymknąć oczy na jakieś jego niedoskonałości. Jakbyś
tego nie widziała, co on robi źle. No tak wychodzi w kartach. Czego on oczekuje jeszcze? On oczekuje jakichś takich prostych komunikatów, widzicie? Jakichś takich rozmów, może konkretnych, bez zbędnych emocji, żeby dla niego było wszystko jasne. Czego on oczekuje jeszcze od ciebie? No, ta karta mówi o tym, że generalnie on patrzy na ciebie jako na kobietę dla poważnego związku, do stałej relacji, kogoś to może być nawet dlatego, żeby mieć wspólny dom, wspólną rodzinę. Dziesiątka pentakli to karta też taka rodzina. Weźmiemy na przyszłość, zobaczymy, czego on będzie chciał w przyszłości. Czego w przyszłości będzie chciał? No znowu karta rodzina, czyli tutaj aspekty rodzinne. Jakby ta osoba chciała mieć stabilną, trwałą relację, gdzie są takie wartości rodzinne w przyszłości, tak? Zobaczymy, czego nie robić, czego unikać. Smutnych jakichś myśli tutaj też. Czasem tak jest, jeżeli coś nie wychodzi tak, jak oczekujemy, no być może po prostu akceptacji jakiejś. Akceptacji, po prostu deszcz to jest chwilowe, tak, to minie i po prostu można będzie dalej robić to, co chcecie. Tutaj jakiegoś smutku, może smutnej miny, tak, on może się bać takiej, wiecie, kobiety z takim wyrazem twarzy, takim, że coś się złego stało. Też on może się bać, czego nie robić tutaj. Takiego narzekania, cierpienia, jakby on potrzebował, bo tutaj ta osoba takiego, wiecie, podziwu, wow, żeby kobieta była zadowolona, uśmiechnięta. On się boi takiego, no wiecie chyba, o co chodzi, smutku. Jakby człowiek, zobaczcie, wszystko ma, tak, i pieniądze są, no deszcz na głowę nie pada, jest grzybek, a tak niezadowolony jest. Jakiegoś takiego niezadowolenia, smutku. I jaka jest rada na tą relację? Jaka jest rada? Dwójka. Ja bym powiedziała tak. Rada pozwolić, jeżeli jakiś problem powstaje, pozwolić mu rozwiązać. Może tutaj o coś nie walczyć, tak? On wie, jak zrobić i on zrobi. On, jakby karty go pokazują jako osobę poważną, który jest gotowy wkładać się w tą relację. Zobaczcie, on sam jest tutaj zaniedbany. Jesteś dla niego taką piękną, wręcz bogini. Dzieci, on tutaj rysuje, wkłada się no, z taką ogromną miłością w to, z takim zainteresowaniem. Więc jakby ta osoba gotowa dużo dawać od siebie, tak? Tylko ona nie chce walki, nie chce smutnej miny. Jakoś tak tutaj idzie. No i karty, widzicie, potwierdzają. To dość silna osobowość po przejściach, ale charakter jest. I tutaj tak, dla dwójeczki. Dziękuję bardzo, kto był ze mną. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.